Witamy w czwartym wolontarystycznym webinarium realizowanym w ramach projektu Regionalny Punkt Doradztwa Wolontarystycznego finansowanego z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Dzisiaj w spotkaniu gościmy Karola Orła, który na co dzień jest informatykiem, a w wolnej chwili wolontariuszem Fundacji Dom w Łodzi. Karol, co Cię skłoniło do tego, żeby podjąć pracę wolontarystyczną i współpracować z Fundacją? Sama idea wolontariatu jakoś tak kiełkowała we mnie przez kilka lat, zanim podjąłem tę decyzję. Tylko potrzebowałem jakoś sam siebie dorosnąć w ogóle do tego, aby się przełamać, aby zrobić ten krok, bo jakby pomysły już od dawna mi się pojawiały i potrzebowałem tak dojrzeć do samej idei i wiedziałem, że chciałem pracować z dziećmi, bo już wcześniej miałem jakby styczność z jakby bycia opiekunem na różnych koloniach i wiedziałem, że to jest jakby kierunek, w którym chciałbym iść w swoim wolontariacie. I później w momencie, kiedy w zasadzie przeprowadziłem się do Łodzi, to jakoś tak te myśli i ogólnie ta chęć taka do podjęcia tej decyzji nabrała na sile i zdecydowałem się właśnie poszukać czegoś. Przeglądałem różne materiały na temat wolontariatu i trafiłem na stronę Fundacji Dom w Łodzi. Tam wszystko było tak według mnie bardzo przystępnie. To tak trafiło po prostu do mnie. To mi się wydaje, że w momencie, jak szuka się wolontariatu, to musi być ten taki moment, że przeglądasz jakieś tam materiały i nagle okej, to jest to. Wróciło ze serca. Dokładnie. No i jakby napisałem tam, wtedy długo nie dostawałem odpowiedzi, to też było takie zabawne, więc wtedy stwierdziłem, że o dobra, może opuszczę jednak, może to jednak nie było to. Ale po jakichś 2-3 miesiącach nagle się okazało, jestem zaproszony na rozmowę i wtedy to już bardzo szybko poszło, tak? Czyli przyszedłem na pierwsze spotkanie, wtedy naszą koordynatorką była Zosia Przytyk, ona przeprowadziła ze mną taką rozmowę i ja myślałem tak spokojnie, że to dopiero początek, że jeszcze mamy mi wprowadzić to wszystko. Ona tego pierwszego dnia od razu zaprowadziła mnie do dzieciaków i taki po prostu od razu rzucony na głęboką wodę, ale uważam, że to było super, że od razu jakby załapałem klimat i nie było w ogóle czasu do namysłu, od razu stwierdziłem, okej, zostaje, super. No właśnie, opowiedz troszeczkę, jak wyglądały Twoje początki w wolontariacie i co należało do Twoich zadań i obowiązków jako wolontariusz? Na początku w ogóle wydawało mi się, że zawsze człowiek ma jakieś takie obawy, że nie podoła. Kurczę, tutaj zaczynam pracować z chorymi dziećmi, tak? Prawda? Więc sobie myślałem, że będę musiał umieć obsługiwać jakąś specjalistyczną, nie wiem, aparaturę medyczną, tak? Albo w jakiś sposób być przeszkolony. A tu się okazało, że jakby moje obawy są większe niż faktycznie jakby całe to przedsięwzięcie, z którym mam sobie poradzić. I okazało się, że to tak naprawdę jest forma takiej tak naprawdę spotkań, fajnej pracy, nie wiem, wyjścia na spacer, robienia to, do czego masz w jakiś sposób predyspozycję. No ja w tym takim pierwszym liście w ogóle do fundacji jakby tam powiedziałem, że okej, mogę pomóc trochę ze stroną, jakieś tam powiedzmy, że umiem pracować z dzieciakami, no to mogę pochodzić na spacer, coś tam trzeba robić z nimi lekcje. I od razu to wylistowałem, tak się trochę się może w ten sposób trochę przygotowując też koordynatora na to, co chciałbym robić, ale okazało się, że to wszystko samo wyszło, że okazało się, że od razu tutaj trzeba pójść na jakiś spacer, tutaj na jakieś wyjście jest i tak dalej, no i to wszystko samo tak jakoś się potoczyło. Jednym z głównych zadań też na początku było przebudowanie strony internetowej fundacji. Ona była, ale potrzebowała trochę uaktualnienia. W pewnej formie, takiej początkowej, nawet zachowała się do dzisiaj. Oczywiście została już tam kilka razy przebudowana, trochę zmieniona, zmodernizowana, ale no jest to w pewnym sensie to co te 5 lat temu zacząłem robić. Czyli takie rozpoczynając wolontariat, mamy wiele obaw tak naprawdę, które niekoniecznie potem się sprawdzają, bo życie weryfikuje. Po prostu człowiek potrzebuje człowieka i to jest, myślę, najważniejsze. I dla tych dzieci najistotniejsze jest to, że jesteśmy z nimi, spędzamy czas, bawimy się i to jest, myślę, fajny aspekt tego wolontariatu. Tutaj opowiadałeś o koordynatorze, opiekunie, osobie, która jakby wprowadzała Cię w zagadnienia pracy wolontariusza w organizacji. No właśnie, czy ten koordynator jest istotny i kluczowy dla wolontariusza, czy
Myślę, że bardzo jest istotne, bo w organizacjach takich jak na przykład Fundacja Dom w Łodzi, to jest bardzo, jakby praca cała, organizacja całej fundacji jest bardzo rozległa, czyli mamy osoby zajmujące się promocją, osoby pracujące z dziećmi, osoby zajmujące się całą organizacją w ogóle pracy w fundacji i w tym momencie, jeśli ktoś miałby z doskoku zajmować się wolontariatem, to nie jest łatwe. To jest, my mamy naprawdę dużo wolontariuszy, a i tak, żeby właśnie wszystko poustawiać, tutaj dane wyjście, no cały czas są jakieś akcje, to trzeba obdzwonić, to trzeba napisać do kogoś. To jest bardzo, bardzo ważna rola, czasami też niewdzięczna, bo w pewnym sensie współpracujesz z ludźmi, którzy w jakiś sposób no, działają nieodpłatnie, tak? Czyli dają swój czas, więc czasami musisz zadzwonić do nich, nie wiem, bardzo szybko i poprosić o coś. No to jest taka dość ciężka praca, mi się wydaje, bo nie jest łatwo, tak? Czyli ta praca tych wolontariuszy musi być przede wszystkim przemyślana, dobrze zorganizowana i ci wolontariusze muszą być pokierowani, żeby każdy z nich wiedział, co ma robić, kiedy i w którym momencie się włączyć, bo tak jak powiedziałeś, no tych prac jest wiele, począwszy od takich internetowych spraw i akcyjnych, bo takie sprawy codzienne, więc też tak, wydaje mi się, trzeba modyfikować i szybko się do tego dostroić. Wydaje mi się, że to jest ważne, bo jest dużo zajęć specjalistycznych, które są ustawione na kolejny konkretny termin i to trzeba konkretnie zaplanować. Tak już jak abstrahując od dyżurów, które są w ciągu tygodnia, wolontariusz się deklaruje, że przychodzi i wtedy powiedzmy, co jest do roboty, czy było odrabianie lekcji, można wyjść na spacer, okej, to tym się zajmuje. Ale zajęcia specjalistyczne są akurat w naszym przypadku bardzo ważne. I w momencie, kiedy nie ma tej takiej deklaracji ze strony wolontariusza albo koordynator, no nie wiem, nie dopilnuje danego terminu, to przepada, a w przypadku takich małych dzieci, no puszczenie jakichś tam konkretnych zajęć, no może no, skutkować no, bardzo dużym opóźnieniem tam w przeprowadzeniu jakiegoś planu rehabilitacji na przykład, tak? Czy spotkania i takie organizacyjne z wolontariuszami i szkolenia są istotne w waszej organizacji, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało, czy coś takiego jest? Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, nawet z tego powodu, że oczywiście samemu możemy dużo zrobić, prawda? Zgłasza się ktoś do fundacji i stwierdzi, ok, chcę robić to i to i to. Ale jeśli na przykład spotkamy się, porozmawiamy i to mogą nam po pierwsze pojawić się nowe pomysły, po drugie w grupie, czy nawet, nie wiem, działając razem z dwoma, trzema osobami, możemy mu przeprowadzić niesamowite rzeczy, tak? Możemy dużo szerzej przeprowadzić jakąś akcję na dużo szerszą skalę. Czy jest burza mózgów, ewaluacja, tak. I taka forma jakby... Też sugestii, no, tak. Pojawiają się jakieś pomysły do koordynatora nawet, no, co można przeprowadzić lepiej, tak? Co można usprawić, co jest trudne, tak? To też jest ważne. Odwzglądania tego, tak? To jest ciężka praca i tak. musimy często odreagować troszeczkę, aby się podzielić swoimi problemami, tak, trudnościami. Tak. I tutaj ta rola koordynatora i tych spotkań ma kluczowe znaczenie. My mówimy zawsze tutaj w centerku, że wolontariat nie jest bezinteresowny, czyli każdy z nas ma jakieś korzyści i motywacje do tego, to są różne. Jedni przychodzą po wpis do CV i punkty, a niektórzy przychodzą, żeby poznać nowych ludzi, zmierzyć się z czymś nowym, przecież przygody życia niemalże. No właśnie, jak to wygląda w fundacji? Czy jest taki system nagradzania wolontariuszy za ich pracę i jak to wygląda, jeżeli jest? Co, jakby tak na pierwsza myśl, która mi przychodzi w ogóle do głowy, to często ludziom się wydaje, że wolontariat to jest na takiej zasadzie, że po prostu dajesz coś od siebie i koniec, zamykasz tę sprawę, tak? A mi się wydaje, że sam wolontariat potrafi też osobie, która się udziela, dać naprawdę sporo niesamowitych doświadczeń, tak? Czyli no, abstrahując od tego, że no, poznajesz naprawdę sporo nowych ludzi, tak? I te jakby kontakty mogą zaowocować, nie wiem, czy w sferze zawodowej, czy rozwijasz umiejętności interpersonalne. Na przykład w moim przypadku, to ja uważam, że to był bardzo przełomowy czas, bo jakby później bardzo dużo się zmieniło i na gruncie zawodowym u mnie to wszystko poszło tak do przodu, tak? Bo miałem kontakty z różnych środowiskach, tak? Mogliśmy dużo fajnych rzeczy razem zrobić i ja uważam, że to są takie bardzo korzyści, o których nie do końca czasami nawet zdajemy sobie sprawę, jak zaczynamy wolontariat. A czy jest jakiś system wynagradzania wolontariuszy? To mi się wydaje, że zależy jak dana organizacja funkcjonuje. U nas jest dużo, na przykład czasami są różne integracje, tak? Nie wiem, no, są pewnego rodzaju spotkania, czy też powinni, nie wiem,
dana osoba, jest to wszystko jakoś podsumowane, jest prezentowana dana sylwetka innym, na przykład jest, można w pewien sposób stać się taką inspiracją, tak? Mi się wydaje, że to są bardzo wymierne takie skutki tego całego wolontariatu i w moim przypadku no to bardzo na plus. No też pamiętam z tego czasu, to już było ponad 7 lat temu, jak zostałem zaproszony przez fundację właśnie do prowadzenia tych warsztatów dla wolontariuszy i pamiętam ten taki trzydniowy wyjazd, mnóstwo tych wolontariuszy i byłem bardzo zaskoczony właśnie tym, jak byli ze sobą zintegrowani, jak współpracowali ze sobą, niezależnie od wieku, stanu zdrowia i stanu społecznego. Każdy tam funkcjonował ze sobą jak w rodzinie. Rzeczywiście było dużo śmiechu, uśmiechu i naprawdę byłem pod wrażeniem pracy koordynatora właśnie w... No, można powiedzieć, to też jest sposób nagradzania właśnie taki wyjazd integracyjny. Ty mówisz, że wolontariat jakby zmienił twoje życie niemalże, więc myślę, że każdy znajduje coś w wolontariacie dla siebie indywidualnie. Karol, był taki czas, kiedy otrzymałeś za swoje działania mnóstwo nagród, wyróżnień, między innymi właśnie w konkursie Bank Wolontariatu w odsłonie regionalnej ogólnopolskiej. Czy takie nagrody mają dla ciebie znaczenie, czy po prostu przyjmujesz z pokorą jakby takie oznaki? Wiesz co, no powiem nieskromnie, że jak dowiedziałem się o tej nagrodzie, to ja się bardzo ucieszyłem. To nie było tak, no wiesz, tam to coś tam przyznał jakąś nagrodę. Znaczy to było dla mnie super wyróżnienie, tak? Ja w jakiś sposób poczułem, mimo że oczywiście stwierdzam, że bardzo jestem doceniany w fundacji za to, co robię, co robiłem, że ktoś jeszcze to zauważy. To jest bardzo miłe po prostu. To jest tak naprawdę, no to jest fajna rzecz. To nie jest to, że jakby dążysz do nie wiem, do jakichś tam laurów, do osiągania nagród, aczkolwiek jak na pewnym etapie twojego wolontariatu nagle się pojawia coś takiego, to jest to fajny sposób docenienia. Lub mi się daje. No ja pamiętam zawsze, jak Weronika z tego się wydała, właśnie zawsze, a no mamy takiego wolontariusza Karola, Karol to, Karol tato, ja sobie zawsze wyobrażam, jak wyglądasz. I pamiętam właśnie, jak zobaczyłem Cię na gali wolontariatu, to mówię tak, to jest właśnie taki... Od razu jak ktoś mi się skojarzy z taką osobą bardzo pozytywną i dającą tym dzieciakom radość i mówię, powiedziałam rodzicom, że jakby te słowa nie były nieuzasadnione i rzeczywiście coś w tym jest. A jak wygląda Twoje życie teraz? Czy nadal współpracujesz z fundacją, a może dzięki wolontariatowi też nawiązałeś współpracę z innymi organizacjami? Jak to wygląda? Na pewno, no teraz już mija chyba piąty rok w fundacji, jak jestem. Kawał czasu w ogóle, jak sobie ostatnio tak usiadłem, zacząłem sobie wszystko podsumowywać. To niesamowita sprawa i zacząłem sobie nawet przyglądać te zdjęcia tych dzieciaków, które były takie malutkie, a teraz po prostu już naprawdę dorosłe dzieciaki. To jest też niesamowite, jak widzisz ten upływ czasu i że ile niektórych rzeczy udało się zrobić, co można jeszcze było zrobić. I wydaje mi się, że no teraz na tym etapie no, urodziła mi się wspaniała córeczka, więc miałem trochę obaw, że to się zmieni, tak? Że no, nie będę w stanie poświęcać tego czasu, ale jakby to, co też mi się wydaje ważne, jeśli ktoś podejmuje pracę wolontariacką, żeby założyć sobie jakiś taki plan minimum. Ja sobie założyłem, że ten raz w tygodniu będę się tam pojawiał na te 2-3 godziny w fundacji, tak? I trzymam się tego, tak? No nie jestem w stanie robić tak jak kiedyś, nawet 2-3 razy w tygodniu, jak się udawało, plus jeszcze weekendowe jakieś super akcje, to zawsze jest świetne. Ale no, wydaje mi się, że nawet jak ten plan minimum, plus czasami jakieś właśnie akcje konkretne, do których też jak mam czas, to się włączam, to też jest dużo, tak? No i udaje mi się jakoś to pogodzić. Jest czasami ciężko, ale już na tyle zżyłem się z samą fundacją i z dziećmi, że jakby traktuję to jako część już mojego życia, a nie po prostu coś, co muszę zrobić. Jakiś obowiązek. No ja tutaj też obserwuję naszych wolontariuszy i widzę po prostu, że jeżeli ktoś chce, nawet jeżeli ma odrobinę czasu, a jest odpowiednio zmotywowany i ma chęci, to jest w stanie sobie tak zorganizować czas i życie, że jest w stanie znaleźć czas na wolontariat i różne
aktywności, ale rzeczywiście musi być to jakoś tak sensownie poukładane, bo jest to też odpowiedzialność, którą jakby składa się organizacji i podopiecznym, więc o tym należy pamiętać. Ale też o czym? Co byś poradził osobom, które dopiero startują, chciałyby rozpocząć przygodę z wolontariatami? Na co powinny zwrócić uwagę i czym się kierować? Mi się wydaje, że naprawdę ja dotąd nie zwracałem na to uwagi, ale wydaje mi się, że do tej decyzji mimo wszystko w jakiś sposób trzeba dojrzeć. Czy tak jak mówisz, ważne jest to odpowiedzialność, że jak podejmujesz jakąś podejmujesz jakąś decyzję i tym bardziej, jeśli tutaj mówimy o pracy z ludźmi, to ważne, żebyś no, że to jednak masz do czynienia z żywymi ludźmi, tak? Że oni mają emocje i jak ty przyjdziesz i nagle zaczynasz nawiązać znajomości, po czym nagle wycofujesz się, no to no różnie to może być jakby zinterpretowane i też no tutaj mi się wydaje, że warto to przemyśleć, tak? Tym bardziej, że no, ważna jest ta determinacja, że potem no, mogą przyjść różne momenty, że może przyjść jakiś moment zniechęcenia i tak dalej. Więc no, ja bym po prostu radził tak sobie fajnie to wszystko przemyśleć pod takim kątem, w jaki sposób mogę się pomagać w danej organizacji, jakie są moje słabsze, mocniejsze strony i od razu podzielić się z tym z koordynatorem, bo wydaje mi się, że koordynatorzy też pełnią ważną funkcję, że po rozmowie z danym wolontariuszem są w stanie wyłapać, okej, tutaj się możesz przydać, tutaj trochę mniej, tutaj na przykład ciebie bardziej potrzebujemy. I że to też jest ważne, żeby w jakimś sensie no, umieć wyartykułować to, na przykład gdzie się mogę przydać, to co chcę robić, tak, dobrać sobie tą organizację. Także no, mi się wydaje, że no, oczywiście pomysł jest ważny, że okej, ten taki moment, że decydujesz się, ale też taka świadomość tego, co chcesz robić, tak, na takim wolontariacie. To też jest ważne przy doborze pewnej organizacji. Czyli im więcej przekażesz koordynatorowi, tak, tym większa szansa, że w odpowiedni sposób przygotuje i dobierze tą pracę, żeby spełniała twoje oczekiwania na wszelkich obszarach. Koordynator to też jest twój przyjaciel, więc warto mu zaufać i on będzie wiedział, co zrobić i tak, tą pracę będzie potrafił elastycznie dobierać też do twojego czasu zaangażowania i możliwości. A czy obecnie fundacja poszukuje wolontariuszy do współpracy? Cały czas. To nie jest tak, że jakby mamy okres, że zamykamy w ogóle rekrutację. To jest tak, że u nas też mamy sporo, nie wiem, na przykład studentów, tak, którzy mają też czas, który mogą więcej czasu poświęcić na wolontariat, mniej. Cały czas też są różne migracje, tak? Ktoś powiedzmy przeprowadza się do innego miasta i wtedy potrzebujemy, nie wiem, znaleźć jakieś tam stanowisko, potrzebujemy więcej jakby siły przerobowej. Tym bardziej, że no, na przykład w naszej organizacji też jest tak, że sama fundacja się bardzo rozwija, są nowe jakby obszary działalności, gdzie można się zaangażować. I mi się wydaje, że nigdy chyba nie mieliśmy tak, że okej, zamykamy, mamy za dużo tych wolontariuszy. Nie, zawsze jest tak, że dużo wolontariuszy jest zapisanych, a jakby udziela się zawsze ten jakiś tam procent, tak? Czyli zawsze wydaje mi się, ktoś jak przyjdzie, to jest zawsze możliwość, że można coś fajnego zrobić. Fajnie współpracować. Tak. A jak można nawiązać współpracę z fundacją? Co należy zrobić, żeby do was się dostać? Mi się wydaje, że jakby pierwszym krokiem w ogóle jest kontakt z naszym koordynatorem na adres najlepiej wolontariat@domowodzi.org. Nie wiem, nawet na Facebooku można napisać, często ludzie piszą w wiadomościach prywatnych, czy nawet bezpośrednio, nie wiem, odzywają się do innego wolontariusza. No jakby nawet jest telefon podany do fundacji, no jakby jakiś kontakt z naszą fundacją i przedstawienie chęci, że chce się po prostu jakby poudzielać trochę, że chce pomóc troszkę fundacji. I wtedy koordynator podejmie decyzję, jak to jest taki moment, że faktycznie nagle jest dużo ludzi, no to organizujemy takie szkolenie dla jakiejś tam grupy, a jeśli jest mniej, to nawet indywidualnie, tak? Jest jakieś spotkanie, tam się jest rozmowa i koordynator powoli wprowadza jakby teraz samą fundację, więc... Czyli kochani, jak macie ochotę, czas i możliwości, to zgłaszajcie się do fundacji, każdy znajdzie coś fajnego dla siebie. Przypominam, żebyście też w komentarzach wpisywali, kogo byście chcieli jeszcze tutaj spotkać u nas. Na pewno zaprosimy i też tutaj porozmawiamy na tematy związane z wolontariatem i aktywnością społeczną. Karol, dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie. Naprawdę było bardzo inspirujące i ciekawe.
Na pewno nasi wolontariusze wyniosą z tych informacji mnóstwo aspektów dla siebie. Ja się już z Państwem żegnam. Gościem dzisiejszego spotkania był Karol Orzeł, super tata, przyjaciel dzieciaków, wolontariusz Fundacji Dom w Łodzi. Dziękuję.